Przez ostatnie tygodnie słyszeliśmy mnóstwo kłamstw z ust Donalda Tuska i jego współpracowników na temat polskiej szkoły, rzekomego kryzysu kadrowego, rzekomego braku podwyżek wynagrodzeń. Dlatego spójrzmy na fakty na temat tego, co było w szkole za naszych poprzedników i co jest dzisiaj. W czasie rządów naszych poprzedników z PO i PSL-u w latach 2012, 2013, 2014, 2015 podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli to 0%. W czasie naszych rządów średnia wysokość wynagrodzenia nauczyciela stażysty wzrosła o ponad 63%, a nauczycieli mianowanych o 36%. Jest różnica?